Siemanko, V8 z mojego Range Rovera, który jest przebraną BM-ką tak naprawdę, bo jest to silnik BMW M62 TU na dwóch vanosach i tak naprawdę będziemy go rozkręcać i diagnozować, co tutaj się stało, że się zepsuło, ale będzie to też film instruktażowy dla majstra, jak taki motor rozkręcać, bo majster swoim BMW ma taki zepsuty, on twierdzi, że to jest panewka, ja twierdzę, że to jest rozrząd, ale mogę się mylić, jestem takim samym amatorem jak i on i z takim silnikiem mam pierwszy raz do czynienia. Silnik miał diagnozować Chris z programu Profesor Chris, tak, ale jest zawalony robotą i już tego mi nie zrobi, więc po roku czasu, że tak powiem, stania pod płotem, ten motor wreszcie trzeba rozkręcić, zobaczyć, co tam jest w środku, jak to jest zbudowane, zrobić też z tego stolik, bo chcę zrobić z tej V8 i stolik, chyba że rzeczywiście ktoś będzie zainteresowany jeszcze całym blokiem, bo on powinien być sprawny. Zobaczymy, jak tam z wałem i z innymi takimi rzeczami. Co się stało, że nie działało? Nie działało, miał po 3 bary kompresji, na jednym chyba było tylko 6, także stracił zupełnie ciśnienie. Nie wiem, czy to od gazu, czy to... bo gaz był bardzo, bardzo słaby. Tutaj był gaz taki, jak nie wiem, jak do poloneza praktycznie. Sekwencja, ale na bardzo słabych wtryskach, bardzo słabym parowniku. Nieprzystosowane wszystko do tej mocy, źle zainstalowane. Bardzo, tak powiem, druciarsko. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Nie jestem specem, więc też liczę na Was. Przy oględzinach zobaczymy, co tutaj się mu stało. Pewnie część tutaj jest do wykorzystania. Może głowice, może wanosy, może właśnie blok, może wał. Miska, tutaj widzę, że jest jeszcze chyba jakiś reduktor, czy jakaś taka przekładnia. Jest konwerter, trochę rurek. To chyba niekoniecznie będzie chciało mi zleść. Już podejrzewam problem z tym. No, tutaj mam nawet jeszcze półoś, ale to zobaczymy. Majstrowi polecam wziąć coś bardziej profesjonalnego niż zestaw Hany Montany, przynajmniej jakiś zestaw takich dużych nasadek. Mam jeszcze klucz pneumatyczny, elektryczny, też się przyda, będzie trochę szybciej kręcić. Muszę sobie znaleźć jeszcze jakieś pudełeczko tutaj na śrubeczki, bo będzie tego troszkę i jedziemy, rozkręcamy. Tak, zaczynam rozkręcanie, mamy 13.20. Ale wcześniej miałem auto, no i właśnie wywołałem deszcz. Już nie wiem, co będzie z tego rozkręcania. Ale zanim zaczniemy rozkręcać, chcę Wam pokazać, jak wyglądają gniazda zaworowe. No właśnie, już zaczyna mocno padać. Będę się musiał zaraz zwijać. Serio. Słabo to wszystko wygląda i bardzo, bardzo dużo nagaru. Widzicie, co tu się dzieje? Wcale się nie dziwię, jak wszystko jest podparte od tego nagaru. Wystarczyłoby to wszystko wyczyścić, zrobić płukankę i by to mogło działać, ale teraz to już za późno. Tutaj mamy lipę, bo tutaj się dostała woda. Widzę, że to stało i zaczęło tak ładnie korodować. No, ale w pozostałych było sucho. I nagaru jest naprawdę dużo. Najbardziej to tutaj widać, jak to tutaj odpada od tego zaworu. No nic, zobaczymy, czy to przejdzie, czy to nie przejdzie, czy to będę mógł robić, czy nie, bo już mi kamera moknie. Pierwsza zasada, jaka u mnie powinna panować, to jest, jeśli chcesz coś robić na zewnątrz, tak jak dzisiaj, to nie myj wcześniej samochodu, bo wywołasz deszcz. Po 40 minutach, nie wliczając przerwy na deszcz, tak to wygląda. Tutaj śrubków. No i tutaj ogólnie trochę jest wytarty. Widzicie?
Ale tragedii nie ma, jest sporo nagarów, bym powiedział. Ale to jeszcze powinno działać. To mnie śmieszy zawsze. Zbiornik na wodę gotującą się. Wygląda to, nie powiedziałbym, że tragicznie, najlepiej też nie. Tak średnio raczej. Olej był bardzo, bardzo stary. Ale jeszcze tutaj smaruła nie było. Łańcuchy wyglądają ok. Tu był taki napinacz, który napinał ten łańcuch z boku. Jeszcze wszystko widzę sztywne. Ślizgi nie wyglądają, przynajmniej na razie, na uszkodzone. Wszystko spięte. A teraz to oczywiście on jest luźny, bo tamten napinacz za to odpowiada. No ale tutaj to już jest, chyba powinno być troszkę bardziej wysunięte. To nie powinno tak być. Z tej strony? Z tej strony dobrze. Aha, bo tutaj on napina w dół, a tutaj na odwrót. W zależności, w którą stronę się kręci pewnie. Ale ten napinacz już jest martwy. Zęby. Zęby trochę wycięte, ale bez jakiejś tragedii chyba. Tak przynajmniej na moje oko amatora wyglądają. Wydaje mi się, że jest ok. No i oczywiście tutaj zdemontowałem samo koło, ale tej śruby oczywiście nie mogę ruszyć. Trzeba będzie pewnie ją jakoś grzać, czy coś z nią zrobić. Nie wiem, czy ona jest prawa, czy lewa. To też jest taki myk, który nie wiadomo jak zrobić. I teraz też nie wiadomo jak zblokować cylindry, żeby to się nie kręciło. A żeby można to było w prosty sposób zblokować. No jest tutaj takiego trochę szlamu wszędzie. Widzicie, o. Ale jeszcze bez jakiejś chyba tragedii. Dekle tak wyglądają. Więc widziałem gorsze, widziałem lepsze. No, tutaj też będzie problem z demontowaniem tego konwertera, bo on jest przykręcony od tamtej strony i niekoniecznie da się tam dojść. Trzeba to przekręcać i wtedy odkręcać. Dobra, kręcę dalej. Godzina 15:30 i tak to wszystko wygląda. Mam końcówkę baterii, będę się streszczał. Gdybym się nie pożegnał i nie ucięło, to już się z wami żegnam. Jeśli było coś pomocnego albo podobał wam się film, to wiecie co zrobić. Natomiast ja już wiem, co jest z tym motorem, co tutaj było nie tak, ale to postanawiam wam pokazać w następnym materiale. I w następnym materiale też przyjrzymy się tutaj wszystkim tym elementom dokładnie. I zdiagnozujecie też i wy, bo ja się nie znam tutaj, jak te wałki, jak tutaj to powinno wszystko wyglądać. Więc tyle. Powiem tylko, że dla majstrów, którzy będą rozkręcać ten motor, to jest ważna śruba. I nadal nie wiem, czy to jest prawa, czy lewa. I tak ją na razie zostawię. Bo jeśli tego nie ściągnę, to nie zdejmę tego dekla. A pod nim są ukryte te wszystkie ślizgi i nie jestem w stanie zdemontować też tego głównego łańcucha, no bo tutaj to wszystko siedzi. Problemem jest oczywiście też konwerter, który ciężko odkręcić, tylko w jednej pozycji, najlepiej na odwrót. No i problemem są też te śruby, o te, które jak widzicie już tak u mnie wyglądają, które są lewoskrętne. I znajdują się tutaj, gdzie wanosy. Ciężko się mi się bardzo odkręcało, nie chciały w ogóle zejść pneumat, długo się z nimi męczył. Trzeba to było zmłotkować, zmłotkować, zmłotkować i po pewnym czasie dopiero pneumat
puścił. Może też dlatego, że nie wiedziałem, że są lewo, więc próbowałem prawo, lewo, prawo, lewo. Może dlatego też zaciskałem, zakręcałem i odkręcałem. Może byłoby łatwiej, gdybym wiedział, więc taka wiedza na przyszłość. To są lewe i to są tu i tu, tutaj dziewanosy. Dobra, widzę, że jeszcze mi mryga, więc mogę się z Wami normalnie pożegnać. Tyle na ten materiał, zapraszam Was do następnego, gdzie na pewno już pokażę Wam, co jest z tym motorem, bo nawet moja żona by wiedziała, co jest tutaj zepsute. Tyle, cześć!